Dzień dobry, to jest program Sport Talkera. Witam Państwa. Dawid Wygas. I Jakub Szymański. Dawid, zaczynamy może troszkę nietypowo, wszakże luty mamy, więc taki... No, teoretycznie zima za oknem, więc to by było naturalne, tylko 10 stopni na termometrach. No tak, ale wciąż jakby luty raczej takim miesiącem speedwayowym nie jest, a my od żużla, no bo po kilku latach, 7 dokładnie, wraca do Częstochowy gala lodowa. To wydarzenie już 23 lutego w piątek, no i na tafli lodowej na lodowisku przy Bojarze Leńskiego stawią się takie sławy jak Wojciech Lisiecki, Ronny Weiss, Richard Geyer. Mówię to oczywiście z drobnym przekąsem. Skądże? Richard Geyer to... No... Kawał lodowego żużlowca, natomiast wiem, do czego zmierzasz. Gdzie się podzieli ci lepsi? No właśnie, to jest to. Oczywiście wytłumaczenie jest bardzo proste, bo wszyscy mówią o tym, że no, jednak ta Ekstraliga jest tak już profesjonalnym tworem, że nikt nie chce ryzykować zimowych wojaży na lodowisku i ewentualnych kontuzji po tym, które uniemożliwiłyby start od początku rozgrywek. Natomiast no, z drugiej strony nie ma co się oszukiwać. No, widowisko, które będzie w piątek 23 lutego w Częstochowie przy ulicy Bojarza Leńskiego, no, na pewno ucierpi ze względu na to, że no, nie ma syna tego, który był tak naprawdę pionierem jazdy na lodzie, czyli Maksyma Drabika, syna Sławka Drabika, który nomen omen w dniu dzisiejszym obchodzi urodziny. To taka ciekawostka. Wszystkiego najlepszego wobec tego. Także bardzo płynnie żeśmy przeszli od lodu, no ale jak żużel na lodzie, to właśnie osoba Sławomira Drabika się od razu ciśnie na usta. Więc no, ta obsada nie powala. Nawet brak jakichkolwiek żużlowców pierwszego składu Włókniarza jest zrozumiały z natury pragmatyki, ale no, z perspektywy widowiska no to no, boję się, że może być pewnego rodzaju kłopot z zapełnieniem też trybun. No chyba, że te 7 lat posuchy względem żużlowej gali lodowej spowodowało no, takie zniecierpliwienie i tęsknotę, że po prostu sympatycy tej odmiany speedwaya po prostu i tak pojawią się przy Bojarze Leńskiego. No bo pomysł sam w sobie jest kapitalny. Ja pamiętam te czasy, kiedy przyjechała, żdała cała elita krajowa, oprócz Sławka Drabika. Zdarzali się przecież jeszcze bracia Golobowie dawno, dawno temu. Potem Mirosław Kowalik, Adam Skórnicki, Adrian Miedziński też się pojawiał, Piotr Protasiewicz, Tomasz Bajerski. No było tych zawodników naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ty, ale słuchaj, no jakby, bo ja rozumiem to wytłumaczenie, o którym ty mówisz, ale z drugiej strony, no powiedzmy tak, żużlowcy pewnie w większości uwielbiają jazdę na motorze i nie tylko tym żużlowym, tak? Więc jakby, no oprócz tych obowiązków stricte zawodowych, ja oczywiście nie wchodzę w zapisy kontraktowe, bo tam strony mogą sobie to różnie uwarunkować i obwarować ewentualnie. Natomiast zakładam, że no jakby oni też się oddają jakimś tam rozrywkom motorowym, innym niż jazda na żużlu, no które, umówmy się, same w sobie niosą ze sobą jakieś tam ryzyko, no bo zawsze jeśli wsiadamy na motor, to musimy się liczyć, że jakiś tam wypadek odpukać, no ale może się zdarzyć. No i właśnie tutaj trochę dochodzimy do tego momentu, że no, brak pewnej konsekwencji, bo słyszymy o tych wojażach motocrossowych wielokrotnie żużlowców w tym okresie zimowym w cieplejszych regionach Europy, no a tutaj jednak teoretycznie ten pragmatyzm się odzywa. No, szkoda, bo sama idea gali lodowej super. To była impreza, która w Częstochowie wpisała się na lata i przez lata, głównie ze sprawą Sławomira Drabika, była imprezą, która przyciągała do Częstochowy naprawdę tuzy żużla, które niejednokrotnie doskonale sobie dawały radę na dużym torze, ale jednak tutaj specyfika tak naprawdę jazdy trochę po angielsku, czyli w kółko, cały czas na wyłamanym motocyklu, no inaczej to wszystko wyglądało niż na takich lotniskach, jakie mamy w polskiej PGE Ekstralidze. Z drugiej strony, no fajnie, że ta inicjatywa wraca. To będzie też taki odzew od strony kibiców, jaka frekwencja będzie na tej gali, bo jeśli okaże się, że jednak lodowisko się zapełni, no to będzie taka odpowiedź, że mimo wszystko, mimo tej, no nie ma co powiedzieć zbyt mocno, ale średniej obsady, no kwestia samej gali lodowej się przyjmuje i warto ją organizować. Z drugiej strony za chwilę może być wymówka, że no próbowaliśmy wrócić do idei gali lodowej, no ale ta frekwencja nie była zadowalająca i porzuciliśmy ten pomysł. Frekwencja niezadowalająca głównie dlatego może być, że po prostu ta obsada nie powala, nawet z perspektywy samego Włókniarza Częstochowa.
Niemniej sam termin piątkowy wieczór to jest akurat zachęcający, no, położenie środek miasta, tak, no to też jakby łatwo jest dotrzeć, no i też taki ukłon troszeczkę w stosunku do kibiców Żużla, no bo mimo wszystko myślę, że jesteśmy troszkę zgłodniali zawsze po tej zimie, więc jakaś taka namiastka tego ścigania w nieco innym wydaniu to jest coś fajnego, taki przedsmak tego, co już od kwietnia tak naprawdę na torze przy ulicy Olsztyńskiej. A na pewno się nie możemy doczekać, więc czekamy z utęsknieniem i ten przedsmak będzie przede wszystkim fajnym widowiskiem, bez tam kontuzji. Wiem, że cała otoczka tej gali ma być też na fajnym poziomie, bo i maszyna startowa profesjonalna, mm-hmm. i kwestia świateł wykluczeń. W sumie ma być 9 zawodników i wobec nich ma być między nimi rozegrany turniej indywidualny. Mówi się o powrocie Mateusza Kowalczyka po kilku latach na ściganie na lodzie. To był były zawodnik Włókniarza Częstochowa, który po karierze juniorskiej tak naprawdę zakończył swoją przygodę z profesjonalnym żużlem, ale w tej odmianie lodowej przez lata bardzo dobrze się odnajdywał. Dawid, to zostańmy jeszcze chwilkę na lodzie, bo tak zauważyłem, że przez ostatnie odcinki, pomimo tego, że jest zima, nie powiedzieliśmy tak naprawdę nic o naszej hokejowej drużynie. Ktoś by mógł pomyśleć, że nie wiem, została rozwiązana albo nic się w Krukach nie dzieje. Nic bardziej mylnego. Kruki grają, Kruki walczą. Kruki rywalizują w drugiej lidze południowej amatorskiej ligi hokeja. Ze zmiennym szczęściem, no bo jednak troszkę więcej tych porażek niż zwycięstw. No ale mimo wszystko te mecze też nawet kończone porażkami, zacięte z bramkami, no i okazja, żeby Kruki obejrzeć już na dniach tak naprawdę. No dokładnie tak, kolejne spotkanie w Częstochowie 16 lutego, tydzień przed galą lodową. No i to kolejna fajna sprawa, że Kruki grają w Częstochowie, że mogą grać, natomiast no wiemy też, że ta infrastruktura lodowiska nie jest do końca idealna, żeby oni tutaj grali i trochę to jest też ciągnięte na wyrost, no bo jednak brakuje chociaż odrobiny tych band z pleksy, które by no zabezpieczały tak, cały anturaż tego widowiska. No i nieraz też nie ma się co oszukiwać. No, umiejętności techniczne tych zawodników są w pewnych aspektach ograniczone i kiedyś może się przez przypadek coś zadziać po prostu, bo jak ktoś tak z ostrego kąta chciałby posunąć pod poprzeczkę, omsknie mu się kij i ten krążek by poleciał w trybuny, no to może być różnie. Znamy to z przykładu w NHL, więc tutaj taki apel bardziej do kwestii władz lodowiska, że no skoro już w Częstochowie zawiązała się drużyna hokeja na lodzie, o którą swego czasu tak mocno walczył radny ówczesny Wabnic, to warto może byłoby tę infrastrukturę rozwinąć w tym kierunku, bo no nie ma co się oszukiwać, w tym aspekcie są pewne braki, a potencjał jest, bo i nawet te mecze towarzyskie swego czasu Kruków przyciągało naprawdę bardzo dużą, liczną publiczność, głównie pewnie znajomych, kolegów, osób, które tam grają, natomiast no mimo wszystko ta atmosfera była naprawdę bardzo fajna. Raz miałem przyczynek do tego, żeby nawet ją próbować lekko aranżować, więc było to bardzo fajne przeżycie i doświadczenie. I z perspektywy tego wiem, że jest potencjał na to, żeby drużyna hokejowa w kwestii amatorskiej rozgrywała swoje mecze w Częstochowie. No ale do tego jeszcze troszkę potrzeba tej infrastruktury, która by mogła się poprawić dla komfortu grających i dla bezpieczeństwa tych, którzy chcieliby oglądać te spotkania. No a teraz przejdźmy już na parkiety siatkarskie, nie o infrastrukturze, a już stricte o wyczynie sportowym porozmawiajmy. Norwid Częstochowa wywozi jeden punkt z Nysy po ciężkim spotkaniu. No i chyba musimy powiedzieć jasno, ten jeden punkt wywieziony z trudnego terenu, jest to sukces, bo pamiętam jak rozmawialiśmy przy okazji poprzedniego Sporttekera, no ani ty, ani ja nie zwiastowaliśmy tutaj zwycięstwa, a mówiliśmy wręcz, że właśnie każdy wywieziony punkt trzeba będzie postrzegać jako zysk i sukces. No dokładnie tak, natomiast w tym spotkaniu od początku było widać jeden element.
taktyczne rozpisanie zespołu z Nysy. Co prawda to też nie ma co się oszukiwać. No, serwowanie Michała Gierżeta to nie jest odkrywanie Ameryki. Natomiast to było aż tak mocno wykonywane przez zawodników Norwida, że naprawdę bardzo mocno uprzykrzyło życie przyjmującemu Stali Nysa. No i ten pierwszy set, który tak naprawdę odwrócił się w jednym momencie, bo tam był stan bodajże 18-16 dla zespołu z Nysy i wszedł Sobański na zagrywkę i się zrobiło 18-21, więc to był taki kluczowy moment dla tych losów tej pierwszej partii. Z perspektywy tego meczu to Norwid może mieć pewien niedosyt, bo szkoda tego drugiego seta, tam była szansa, nawet bodajże, o ile dobrze pamiętam, była piłka setowa dla zespołu z Częstochowy. 24-23 i tam bodajże. Taka kiwka zawodnika skrzydłowego El Graoui z Nysy, taka pod sufit wręcz, i tylko że to było ustawienie, gdzie graliśmy bez libero, gdzie serwował bodajże chyba Piotr Hein i on był dosyć mocno, albo Bartosz Schmidt, no, któryś środkowych stał w strefie numer 5 i on bardzo mocno spóźniony do tej obrony, a ta kiwka była naprawdę, leciała ta piłka i płakała, żeby ją podbić, wystawić do Dulskiego i prowadzić 2-0 po dwóch setach. To się nie udało, natomiast z perspektywy całego tego spotkania, no to trzeba szanować ten jeden punkt, bo koniec końców to jest znowu odejście na 3 pełne mecze przewagi nad zespołem Czarnych Radom. Wiadomo, jeszcze za nami są Katowice, jest Lubin, natomiast my patrzymy z perspektywy tego celu minimum, jakim jest utrzymanie w plus lidze. No i Czarni Radom, którzy zwycięstwem ze Suwałkami dalej się chcą podłączyć do tej walki o utrzymanie. Teraz znowu te 3 spotkania. No i kolejny mecz w środę z AZS-em Olsztyn w Częstochowie. Olsztyn wygrał z Bełchatowem. Ale Olsztyn też ma swoje problemy. Nawet miejsce w ligowej tabeli pokazuje, że on balansuje na przełomie tego 8-10 miejsca. Jest to zespół do ogrania. Pierwsza runda pokazała, że my w Olsztynie też byliśmy blisko wyrwania punktów, być może nawet 3. Przegraliśmy co prawda 3-1, ale te sety się toczyły na przewagi. Oczywiście też nie ma co pompować tego balonika względem Exact System z Hemarpolu Częstochowa, no bo to i tak ten wynik jest ponad to, czego spodziewaliśmy się przed rozgrywkami. Natomiast no, koniec końców warto jednak podkreślić, że jeśli jest szansa na wyrwanie jakichś punktów u siebie, to trzeba z niej skorzystać, bo potem przyjdzie ten bezpośredni pojedynek i nie daj Boże, przegramy mecz z Katowicami, przegramy mecz z Czarnymi za 3, no i potem już będzie ciepło, będzie gorąco, tak, i ja wiemy, że Norwid to jest zespół, który chyba nie lubi grać pod presją. To jest raczej drużyna, która woli być... Ja też to zauważyłem, dlatego to brzydko zabrzmi, ale trzeba po prostu ciułać te punkciki, gdzie tylko się da, bo ta uwaga odnośnie presji moim zdaniem bardzo celna. W momencie, kiedy Norwid, nie chcę powiedzieć, że wyrasta na faworyta, bo ciężko mówić w którychkolwiek spotkaniach. Ale gra te mecze na 6 punktów z bezpośrednimi rywalami. Tak, tak. Wtedy coś się nie zazębia, czegoś brakuje. Albo już jest bardzo blisko i nagle brakuje tej kropki nogi. Tak. Natomiast w momencie, kiedy tej presji nie ma i faktycznie można sprawić jakąś niespodziankę, to jakby ta ręka jest luźniejsza, jakby lżejsza parę kilo i to wszystko jakby lepiej funkcjonuje, więc tak, punkciki trzeba zbierać, takich okazji jak ten mecz 7 lutego nie będzie za wiele, więc nie chcę mówić, że to jest mecz oczywiście za 6 punktów, bo tak nie jest, tak, będą jeszcze ważniejsze, natomiast no, kolejne wyrwane punkty, a zwycięstwo to już w ogóle, no to znowu troszeczkę zdejmuje tego ciężaru z barków zawodników i trenera. Jak jesteśmy przy plus lidze, to no, trzeba też powiedzieć o dwóch ciekawych elementach, które się zadziały w ostatniej kolejce plus ligi, czyli już tradycyjnie w zespole Zawiercia licytacja miejsca w składzie Aluronu na mecz plus ligowy i wygrał ją pan Wojciech Szelong, na co dzień z Księgowy, który zagrał pierwszą zagrywkę w tym spotkaniu z Czarnymi Radą. Nawet po tym fobybloku jeszcze podbił piłkę. Nie udało się co prawda wyprowadzić akcji, ale to jest nic, bo to jest tradycja w zespole w Zawiercie. Natomiast w zespole z Kędzierzyna na skrzydle w meczu z Resowią Rzeszów zagrał trener przygotowania fizycznego Justin Ziółkowski, który nomen omen wszedł na lewe skrzydło w drugim secie i 3-3 w pierwszych atakach. Jak obijał bajenie miłosiernie, to aż się to przyjemnie oglądało.
fakt faktem, no też trener przygotowania fizycznego, natomiast który ma przeszłość siatkarską, nie ma co się oszukiwać, ale wiesz, to też trochę pokazuje, że nagle opakowany dobrymi zawodnikami wokół, jak ci Janusz dobrze rzuci na skrzydło, jak zamkniesz oczy, pójdziesz po kierunku, no to nawet no, boję się, nie odblokuje. Ale z drugiej strony w Jastrzębiu 45-letni Maciończyk, no, no ale... wiadomo, jakby doświadczenie to zostaje, tak? No, ale nie... jednak wiesz, na rozegraniu... to nawet możesz mieć 50, jak masz dobrych przyjmujących i palce sztywne, dobre, czy sztywne, elastyczne, ale wiedzą, co chcą grać, to jest jeszcze łatwiej, ale jak już w tych takich pozycjach przyjmujących, no to jednak wtedy te kwestie braku tego ogrania ciężej jest przykryć, więc tutaj Maciączyk wraca do gry w zespole z Jastrzębia. To jest taka trochę historia, bo 20 lat temu libero Jastrzębskiego Węgla, ówczesny chyba 43-letni Krzysztof Wójcik, nomen omen to był ten sezon, co Jastrzębie zdobyło Mistrzostwo Polski 2-3-2-4. Dokładnie tak. I to jest ten sezon, kiedy przegrywało na własnej hali 10-5 za ZS-em Częstochowa i wyrwało w piątym meczu ten tiebreak. Zawsze będę to przypominał, bo to boli. Bo mnie to boli, cytując jeden z klasyków internetowych, bo mnie to po prostu boli. No i... to jest taka analogia do tego, że być może to będzie po 20 latach analogiczna sytuacja. 45-letni Jarosław Maciączyk na tak naprawdę puentę swojej kariery może jeszcze powalczyć o Mistrzostwo Polski, a Jastrzębie jest na bardzo dobrej drodze do tego, więc... Życzymy mu tego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No to jest też trochę pokazuje, można powiedzieć, no problemy tych zespołów plusligowych, zdrowotne i tak dalej. Ale to jest też temat rzeka, już nie chciałbym nawet do tego wracać, bo to się bierze z dwóch rzeczy. Z ciężkiego terminarza to jedno, ale też z tego, że te kadry są budowane w taki sposób doraźny. Bardzo mocno inwestuje się w szóstkę, a potem jak coś się dzieje, to się ewentualnie dobiera za tak, ale o tym też już jakby powielokroć powtarzaliśmy, więc też no, nie ma co tego powtarzać jak mantrę, to na pewno jest... temat do rozważenia, do przemyślenia dla włodarzy klubu, zresztą dla całej ligi, tak? No bo jakby te kontuzje też obniżają poniekąd jakość produktu, jakim ma być Plus Liga, więc na pewno jest to wyzwanie dla całej społeczności siatkarskiej ligowej oczywiście. Dawid, w telegraficznym skrócie, druga liga, ponieważ chcemy jeszcze troszkę o piłce nożnej porozmawiać. Eko Team wygrywa na wyjeździe z Radomskiem. Liczyliśmy na to, no bo Radomsko zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, no ale cieszymy się, kolejne 3 punkty dodane do dorobku. Wiemy, że Kotimowi w tym sezonie walczy się ciężko. Wiemy też, że jakby głównym celem jest ogrywanie drużyny, a nie walka o czołowe lokaty. Natomiast no, te zwycięstwa też budują, więc to jest istotne. Następny mecz to jest 17 lutego Sobieski Żagań, rywalem Eko Teamu. W drugiej lidze kobiet natomiast... jeszcze chciałem tylko a propos drugiej ligi siatkówki mężczyzn, bo to taką klawrą można spiąć, ponieważ w zespole Zaksy Strzelce Opolskie występuje Krzysztof Zapłacki, który w tym meczu z Resowią Zaksy Kędzierzyn-Koźle był tym drugim przyjmującym obok Justina Żółkowskiego. Właśnie chciałem... urzędnik miejski bodajże w Kędzierzynie albo w Strzelcach Opolskich. Znaczy, tak, on pracuje z tego, co mi wiadomo, w Strzelcach Opolskich. Właśnie chciałem się zapytać, w którym meczu grał, czy może w obu. Nie wiem, a czy wiem, że bywa tak, że gra i tu, więc to... Nie, bo on, ja czytałem z nim wywiad, on mówi, jak teraz jest ciężko, tak, no bo musi normalnie zasuwać od tam 7 do 15 w urzędzie. Potem treningi. Potem jakiś trening, potem mecz, często parę meczów w tym tygodniu, nie, no bo i dla Strzelec Opolskich trzeba zagrać, i dla Kędzierzyna. Jeszcze Liga Mistrzów się szykuje, teraz wyjazd do Ankary. Liga Mistrzów się szykuje, a jeszcze trzeba trochę czasu spędzić z rodziną, więc naprawdę ciężkie miesiące dla Krzysztofa Zapłackiego, ale z drugiej strony no, jakby niedługo to się zmieni, a to na pewno będzie taka przygoda, którą będzie pamiętał na całe życie i będzie to mógł opowiadać jako anegdotę. Fantastyczna historia w ogóle. A wracając do drugiej ligi, ale kobiet, no to tutaj można powiedzieć, że zgodnie z przewidywaniami, czyli Silesia wygrywa za 3 punkty 3-0 z AZS-em AWF-em Wrocław, natomiast Częstochowianka przegrywa w stosunku 1-3 z ekipą Sarii Żory. Nie ma też przez to zmian w tabeli, to znaczy tabelę otwiera Silesia, a zamyka Częstochowianka. 17 lutego obie drużyny wracają na parkiety. Częstochowianka wyjeżdża do Łazisk Górnych, natomiast w meczu na szczycie u siebie Silesia... będę stał na linii na tym meczu. Podejmuje AZS Nysa. No to sędziuj dobrze. No,
niezwykłym inaczej, oczywiście sprawiedliwie, natomiast jak to w klasycznej polskiej komedii, sami swoi sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie, oczywiście sobie żartuję. Natomiast będę mógł zobaczyć z bliska spotkanie na szczycie drugiej ligi siatkówki kobiet. Mam okazję regularnie oglądać rozgrywki pierwszej ligi kobiet w Imielinie, gdzie Beniaminek, zeszłoroczny zespół, który rywalizował z Silesią o awans, radzi sobie bardzo dobrze, bo jest na 5. miejscu w tej pierwszej lidze siatkówki kobiet. To też pokazuje, że nie ma takiej przepaści pomiędzy drugą ligą a to pierwszą ligą. To jest ważna informacja. To jakby taki, myślę, też aspekt w kontekście tej ewentualnej walki Silesii, że dobrze zbilansowany zespół, wzmocniony być może kilkoma jeszcze ogniwami, może potem dawać sobie radę klasę rozgrywkową wyżej. Fajnie, że będzie można zobaczyć takie widowisko, no bo to też pokaże, w którym miejscu jest Silesia, bo nie ma co się oszukiwać. Te zespoły od 7-10 w rozgrywkach drugiej ligi siatkówki kobiet to nie grają na takim poziomie, na jakim powinny grać. Wydaje się też na przykładzie Częstochowianki, że w meczu z Silesią wyrwała seta, Częstochowianka powalczyła, natomiast potem ma rywala teoretycznie słabszego i już nie gra tego, jak mocno zmobilizowała się na to spotkanie derbowe. To jest dosyć ważne, bo chcielibyśmy też, żeby Częstochowianka się utrzymała w rozgrywkach drugiej ligi. Z tego, co ja słyszałem, jakie ja mam sygnały, to w przypadku utrzymania będą fundusze na to, żeby ten klub powoli odbudowywać i żeby już na stałe zagościł w tych rozgrywkach drugoligowych, nie tylko walcząc o utrzymanie, a o jakiś tam bezpieczny środek tabeli. No ale najpierw trzeba ten sezon dokończyć, a wiemy, że tym jest kłopot. I o to może być ciężko. Jakby nie mówię o dokończeniu sezonu, natomiast o dowiezieniu go po prostu z jakimś sukcesem, jakim byłoby utrzymanie się w drugiej lidze. Dawid, pozwoli, że ja dosłownie dwa słowa odnośnie tenisa stołowego. Kolejna kolejka w ramach Ekstraklasy kobiet. Tam nasz AZS UJDBB to Częstochowa wygrywa 3-1, czyli za 3 punkty z ekipą klubu uczelnianego AZS-u Politechniki Rzeszów. Tym samym umacniamy się na 4. miejscu. Czyli na pozycji medalowej. Na pozycji medalowej, tak. 4 drużyny po sezonie zasadniczym awansują do fazy play-off. Tam robi się drabinka. Pierwszy z 4., drugi z 3. No na ten moment to 4. miejsce równa się półfinałowym starciem z ekipą z Tarnobrzega, ale nawet w przypadku porażki ten brązowy medal w Częstochowie zostaje, co spowodowałoby, że kolejny sezon jest zakończony medalem. Mocno za to trzymamy kciuki. A teraz, Dawid, no już przejdźmy do Rakowa, bo tak, musimy podsumować to, co się wydarzyło, ale musimy też zapowiedzieć to, co przed nami, no bo tak jak na tym naszym instagramowym wejściu zapowiadaliśmy, no wraca PKO Ekstraklasa i wraca walka o tytuł mistrzowski, ale może najpierw od podsumowań zacznijmy. Raków kończy zgrupowanie w Turcji, kończy z zwycięstwem 4-1 nad Dnipro. Pewne zwycięstwo zawsze cieszy, choć my powtarzamy, że tak naprawdę z tych meczów kontrolnych to może można wyciągać wnioski, jeśli chodzi o formę poszczególnych zawodników. Ale wiesz co, jest jeden argument, który będę tutaj mówił względem tych meczów kontrolnych, który może napawać optymizmem, czyli Ante Srnac, bo on tam strzelił bramkę z Dnipro, strzelił bramkę w jednym meczu wcześniejszym. I to może być takie ogniwo, bo no, pewnie za chwilę powiemy o odejściach z Rakowa Częstochowa. Oczywiście, tutaj tak, powiemy pewnie o Fabianie Piaseckim. No i jeszcze nie ma oficjalnego zastępstwa w postaci transferu przychodzącego do klubu, więc no, patrzymy w kierunku Łukasza Zwanińskiego, patrzymy w kierunku Ante Trnaca. No, pamiętam na prezentacji Rakowa w Galerii Jurajskiej był taki żart któregoś z zawodników właśnie w stronę Ante Trnaca, że chyba był quiz zawodników z kibicami i musieli wskazać, kto strzelił taką bramkę. I ktoś z zawodników Rakowa spojrzał na Ante, a nie, to nie, na pewno nie Ante. Oczywiście to wywołało śmiech w ich wąskim gronie, bo większość kibiców tego nie widziała, bo akurat ja fotografowałem ich dosyć bliska, więc miałem okazję to usłyszeć. Natomiast to wiesz, pokazuje, że atmosfera jest dobra, natomiast Ante zaczął strzelać koniec końców, więc być może już przy okazji kolejnych takich prezentacji nie będą się śmiali z młodego zawodnika Rakowa Częstochowa. Słuchaj, no bramkostrzelny napastnik Rakowa to brzmi trochę jak woda na pustyni, no to trafia się rzadko. Natomiast tak, to jest na pewno wyzwanie stojące przed całym klubem, bo my powtarzamy o tym wielokrotnie, że jest pewien profil środkowego napastnika dla Rakowa Częstochowa.
nie jest to gracz grający w sposób pasjonujący. Ja się uśmiecham bardzo mocno, bo powiem szczerze, że no, ja wiem, że jest jakaś pewnego rodzaju polityka, natomiast no, czasami jak się odbiega od pewnej normy, to można uzyskać niewspółmiernie lepszy do tego wynik. I w przypadku no, szczególnie tych ostatnich lat, czyli Sebastiana Musiolika, Władysława Grudkowskisa, Fabiana Piaseckiego, no to jednak no, po jakimś czasie ci zawodnicy odchodzili z Częstochowy, odchodzili z Rakowa i większość kibiców do tych transferów wychodzących przychodziła z ulgą, więc znaczy pojawił się Zwoliński, który trochę inaczej miał wyglądać i na początku wyglądał trochę inaczej, natomiast potem bardzo mocno wpisał się w tą ramę napastników Rakowa Częstochowa. Wiesz co, ja powiem tak. Pracowitość, choć jest taka pracowitość boiskowa oczywiście, choć jest bardzo ważną cechą w zawodowym sporcie, nie może być cechą główną, charakterystyczną środkowego napastnika w drużynie, która jest mistrzem Polski, chce obronić ten tytuł i chce ugrać coś w Europie. Jednak ta bramkostrzelność, czasem ta iskra Boża. No. Jeszcze być może gdyby był Iwi Lopez, to wtedy by to mogło wyglądać trochę inaczej, bo jednak no Iwi jako król strzelców sezonu 21-22, to on pokazywał, że potrafi czasami przejąć te tak. obowiązki napastnika, natomiast w momencie, kiedy... Ale wiesz, no, już w tym sezonie mistrzowskim było trochę inaczej. Tak, tak, nie? Już troszkę to inaczej wyglądało i wtedy było to może bardziej zbilansowane, natomiast no, potrzeba gościa, który będzie strzelał bramki. No z tego się powinno rozliczać napastników, nie z tego, że przebiegnie 15 kilometrów, że będzie bardzo dobrze presował jako pierwszy zawodnik, no... Koniec końców od ofensywnego zawodnika, jakim jest napastnik, oczekujemy strzelania bramek. No i tego nie ma w Rakowie Częstochowa. Mam nadzieję, że teraz to się zmieni, że teraz być może jeszcze jakiś zawodnik dołączy do Częstochowy i koniec końców będzie cieszył. Ja bym zobaczył takiego szybkiego piłkarza, który lubi pograć taką trochę kombinacyjną piłkę. Być może wtedy by to wyglądało jeszcze inaczej, no bo jest kim też grać na pozycjach numer 10. Co prawda wypożyczony został Sonny Kittel do Australii, do zespołu z Sydney, natomiast jest to wypożyczenie na pół roku bez opcji wykupu. No, czyli jest to taki sygnał, ok, Sonny, nie wyszło nam w tym sezonie, coś tu nie gra, ale my nie chcemy ciebie skreślać. Być może po przepracowanym pełnym tym letnim okresie przygotowawczym, jeszcze coś z tego związku będzie. Ja bym poszedł nawet krok dalej. Być może moja teza jest no, zbyt sporą nadinterpretacją, wręcz szaleństwem w tym, co ewentualnie wymyśli Michał Świerczewski, ale być może to jest też takie wypożyczenie w stylu. Okej, widzimy, że trener Szwarga nie ma na ciebie pomysłu. Ten duet Kittel-Szwarga nie do końca ze sobą pewnie przepadał i ze sobą współpracował. Nie wiemy, jak się skończy ten sezon. Być może po twoim okresie wypożyczenia będziemy szukać nowego szkoleniowca, bo też jest takie prawdopodobieństwo, jeśli Raków by nie zdobył żadnego trofeum w tym roku i nie był w trójce ekstraklasy, wydaje mi się, że Dawid Szwarga mógłby nie utrzymać swojej posady. I być może nowy szkoleniowiec też może mieć inny pomysł na Sonnego Kittela. Nie mówię, że to jest albo jeden do jednego, natomiast to jest taka, no, żeby sobie dywagować. Idź, graj, strzelaj bramki do Australii, asystuj. Może nam się uda ciebie sprzedać z zyskiem, nawet jeśli nie będziemy mieli dla ciebie miejsca w składzie. No tych interpretacji na pewno jest wiele i to dobrze, bo my mamy o czym rozmawiać. Kibice też mają nad czym dywagować, ale o ile dla Sonnego Kittela jeszcze jakieś tam światełko grania w tej czerwono-niebieskiej koszulce jest, no tyle jakby nie ma go dla Fabiana Piaseckiego, chyba że w czerwono-niebieskiej koszulce Piasta Gliwice, bo tam te... Niebiesko-czerwone chyba, wiesz, odwrotnie są barwy, ale nie chcę się upierać, być może za chwilę... Nie, jakby... wiem, że kolejność jest bardzo, bardzo istotna. W każdym razie, Fabian Piasecki odchodzi... Niedaleko. Niedaleko, bo do Gliwic. No. I od razu będzie mógł przyjechać do Częstochowy z Piastem. Tak, i się zaprezentować i może strzelić jakąś bramkę. W kolejce numer 21. Może strzelić, a potem w Pucharze Polski. Dokładnie, więc może strzelić jakąś bramkę. I będziemy bramkę jeszcze płakać za Fabianem Piaseckim. Wiesz co, no, jak popatrzymy na ten bilans, 58 spotkań, 9 bramek, 3 asysty, no to jak na środkowego napastnika to na kolana nie rzuca. Były wśród tych bramek dwie absolutnie spektakularne, takie, które zapamiętamy.
Natomiast no cóż, no jakby Fabian Piasecki no idealnie wpisał się w tego typowego napastnika Rakowa, tak? Trochę to też wyglądało w ten sposób, że mieliśmy Musiolika, cieszyliśmy się z Gutkowskisa, potem mieliśmy Gutkowskisa, cieszyliśmy się, że przychodzi Piasecki, mieliśmy Fabiana i cieszymy się, że odchodzi. Oczywiście żartuję, bo Fabian Piasecki jest bardzo solidnym piłkarzem, bardzo solidnym ligowcem, natomiast Raków cały czas idzie krok do góry. Kolejny krok do przodu, chce być wyżej, grać lepiej i tutaj wydaje mi się, że ta formuła współpracy z Fabianem Piaseckim po prostu już się wyczerpała i dobrze, że Fabian Piasecki znalazł miejsce w zespole, który cały czas też walczy o ten ligowy byt, ale o ten ligowy byt w górnej połowie tabeli, bo Piast Gliwice przy kilku zwycięstwach nagle się może podłączyć do walki o europejskie puchary. No, królowie remisów z jesieni może w końcu za sprawą Fabiana Piaseckiego zaczną częściej wygrywać, byleby to nie było w kolejce numer 21 i w rozgrywkach Pucharu Polski. Znaczy, życzymy Fabianowi jak najlepiej, doceniamy to, co tutaj zrobił. Wiemy, że mogło być lepiej, ale ostatecznie zostawiamy te dobre wspomnienia. Jedziemy dalej, jedziemy do rundy wiosennej PKO Ekstraklasy. Rundy wiosennej, którą Raków zaczyna w niedzielę 11 lutego o 12.30 z Wartą Poznań. Wartą, która co prawda jest tuż nad strefą spadkową, ale jaki ciężki to rywal, to przypomnijmy sobie mecz z pierwszej rundy, jak to wyglądało w Częstochowie. Rundy, którą Raków rozpoczyna na miejscu numer 4 z jednym meczem zaległym, 32 punkcikami przy swoim dorobku, no i 9 oczkami straty do lidera, którym na ten moment jest Śląsk Wrocław. Dawid, jakie twoje zapatrywania na rundę wiosenną? Czy Śląsk i Jagiellonia utrzymają tą dobrą dyspozycję, którą prezentowały jesienią? Jestem w stanie, mimo że nie propagujemy tutaj hazardu, założyć się o wiele, że ani Śląsk, ani Jagiellonia nie będą mistrzami w tym sezonie. Jestem przekonany o tym, że Śląsk za dużo tych meczów przepychał kolanem. To był kunszt trenerski Jacka Magiery, że on pomimo tego, jakimi zawodnikami dysponował, zdobył 41 punktów w 19 kolejkach. Natomiast te mecze były przepychane w 90 minucie. Mhm. Przy rywalach takich, których powinien teoretycznie lider Ekstraklasy dominować, więc koniec końców, oczywiście zdarzały się też bardziej spektakularne mecze, jak te z Legią, natomiast koniec końców nie wierzę w to, żeby Śląsk Wrocław utrzymał tą formę i dyspozycję na wiosnę. Prędzej już Jagiellonia Białystok, ale też zakładam, że za chwilę, jeśli Raków by wygrał ten mecz zaległy, to już ta strata zmniejsza się do 3 oczek i jedno potknięcie, już ten handicap sprzed rozpoczęcia rundy się czyli co? Kończy. Czyli znowu zamykamy się w trójce Lech, Raków, Legia, ewentualnie rozszerzona o Pogoń? Raczej sądzę, że któryś z tych trzech zespołów, o których wspomniałeś, czyli Lech, Raków, Legia, może nie być też w czwórce. Bo i Śląsk, i Jagiellonia, oni nie wywalczą mistrza, to jest moje zdanie, natomiast w czwórce powinien się jeden z zespołów na pewno znaleźć, więc tutaj raczej bym też skreślił Pogoń, która też jest blisko, ale mimo wszystko wydaje mi się, że no, brak tego genu zwycięstwa, tego genu tytułów Jasne. Może powodować, okay. że koniec końców braknie. Lech. Dla mnie Lech może być tym zespołem, który w tym roku sięgnie po Mistrzostwo Polski, bo Poznaniacy, co prawda po zmianie trenera, oni naprawdę solidnie się prezentują. Fakt, nieudana przygoda w europejskich pucharach, zwolnienie Johna van der Boma, no ale z kim można nie iść po tytuł jak z Mariuszem Rumakiem, dyżurnym trenerem Lecha Poznań. Wbrew pozorom to może zaskoczyć. Pierwsze kilka meczów rundy wiosennej już nam wiele powie o tym, co może ze sobą zrobić Lech Poznań. Ja liczę na to, że Raków też powalczy w kwestii Pucharu Polski, bo to jest taki, to są te rozgrywki, które Raków uwielbia, w których od kilku lat zawsze dochodzi do finału, albo je wygrywa, albo mówię, dochodzi do finału, więc liczyłbym na to, że tutaj podopieczni Dawida Szwargi powalczą. A to ja tutaj, Dawid, w takim razie pokuszę się o takie może ryzykowne, ale odważne stwierdzenie. Coś, co nie udało się Paprzynowi, uda się krytykowanemu w tym roku Szwardze, w tym sezonie Szwardze, jeszcze dublet.
O, powiem ci odważnie, natomiast to już szczegóły tego zakładu musimy ustalić już na pewno poza anteną, bo tutaj na pewno będą, no jak to mówią wędkarze, grube sumy wchodzić w rachubę. Oczywiście żartuję, natomiast jak już... Liczysz na to, że przegram, taki ciebie kibic i kolega. Ale myślę, że niekoniecznie będziemy się rozliczać w aspektach finansowych w tym momencie. Natomiast jak już puentujemy ten dzisiejszy Sport Talker Rakowem, no to warto powiedzieć, że na poniedziałkowej gali tygodnika Piłka Nożna drużynę roku Raków Częstochowa, trenerem roku po raz bodajże czwarty z rzędu Marek Papszun. Nic nowego w takim razie. Liczymy na to, że w przyszłym roku będzie tak samo, bo to by oznaczało, że Raków drużynę roku, a trenerem już nie Marek Papszun, ale oczywiście Dawid Szparga. Jeśli by się spełnił twój scenariusz, no, ja nie będę miał nic przeciwko. Czego panu trenerowi naprawdę szczerze i serdecznie życzymy, bo myślę, że tak my, jak i inni kibice mają wiele zastrzeżeń do stylu gry Rakowa i myślę, że to były gorące tygodnie przygotowań dla trenera Szwargi i to nie przez temperaturę w Belek. I teraz będą jeszcze gorętsze tygodnie, jeśli chodzi o wyniki Rakowa. Ale najlepszą pamiętą będzie to, że Runiajcz grał fajną piłkę, tylko że jest na 5. miejscu w tabeli, nie gra już w lidze, w Pucharze Polski i ma teraz rozgrywki Ligi Konferencji Europy, gdzie no pewnie osiągnie jakiś tam może pułap jeszcze jednej albo dwóch rund, ale koniec końców, no nie oszukujmy się, no nie zdobędzie Legia Europejskiego Pucharu. A Szwarga jest w grze o Puchar Polski, o Mistrzostwo Polski i w Lidze Europy mało brakło, iby wyszedł z grupy do Ligi Konferencji, więc mimo wszystko, jak na pierwszy sezon debiutanta, to i tak wydaje mi się, że poza stylem wszystko się zgadza. Ciekawa runda nam się szykuje. Ten start bodaj 9 lutego, ale mecz Rakowa, tak jak powiedzieliśmy, 11. No i zobaczymy. Już w przyszłym tygodniu będziemy nieco mądrzejsi. Już będziemy mogli te nasze sądy posuwać w dalszym kierunku. Zobaczymy. Życzymy wspaniałych sportowych emocji. A za dziś pięknie dziękujemy. To był program Sport Talker. Do widzenia. Do zobaczenia.